Halo, halo, witam słuchanie bardzo serdecznie, jestem Marcisowy, jesteście Wewo, to jest. Camilla. Marie isn't here, but she can't be far away. A oto jest Castlevania Lords of Shadow 2. Swoją drogą sprawdziłem, tak jak napisałem w opisie poprzedniego odcinka, sprawdziłem. Carmilla to była matka, jedna z Lords of Shadow. Tytułowych poprzedniej części. Właśnie pokonaliśmy w poprzednim odcinku jednego z upiorów przeszłości naszego bohatera, czyli Carmillę. Nie mam pojęcia skąd ona się tutaj wzięła, to najwyraźniej nasz bohater ma straszne, ale to straszne kłopoty psychiczne. Ładnie to wygląda. Popatrzcie na tą rękę. O taką grafikę nic nie robiłem. Dobra, dostaliśmy od Carmilli nową moc, albo raczej wyssaliśmy z niej nową moc. Jest to zamiana w mgłę, dzięki której możemy się transportować pomiędzy... przez kraty możemy się przenosić. Aj, przypomniała mi się jedna rzecz. Carmilla... Nie wiem, kojarzy mi się jakoś z Elżbietą Batory, co jest strasznie krzywdzące. Nie wiem czy wiecie, ale według najnowszych informacji Elżbieta Batory wcale nie wymordowała tych wszystkich ludzi, o których się mówi, że wymordowała. Że to ponoć był sposób Habsburgów na podpierdolenie jej ziemi. Cóż, smutne. Dobra, i proszę bardzo, gra nam teraz wypromptuje, że możemy... A, nie, nie, jednak spotkanko. O, Trevor też jest. Trevor w formie Didoka. Te kolory. Te filtry na ekranie. Co tu się dzieje? Wróciliśmy do siebie? No niestety tak. Nie chcę mi się tam już wracać tym medalionem, ale... Możemy dzięki temu, że mamy tą przemianę w mgłę, możemy zrobić tak. A nie mówiłem? O, możemy też jako mgła... unosić się na wietrze. Ej, o tym już nie pomyślałem. Tam jest nadal serce, serce mi niepotrzebne. Serce, jak wiadomo, nie sługa. Co bym tutaj chciał? Mogę lecieć wyżej? Chyba nie. Ale za to mogę tutaj się podnieść, podciągnąć, cokolwiek. Tutaj też mogę użyć... Ej, ta mgła jest całkiem przydatna. Myślałem, że będzie nam służyć tylko jak w... Mogę... Wstrzymać się w szczura znowu, okej. Okay. Jak w... Jak się ta gra nazywała? Legacy of Kain Soul River. Swoją drogą, będziecie kiedyś chcieli serię z Legacy of Kain Soul River? To jest bardzo piękna seria, zaczęła się... W sumie w ogóle z Legacy of Kain, bo mam na półce prawie wszystkie części, poza jedyneczką. Po dziwnym trafem Legacy of Kain antologia zaczyna się od części drugiej. Jedynka jest całkiem ciekawą grą, mimo że jest... z widoku z góry, to jest naprawdę bardzo stara gra. Oho, patrzcie, znajdźka. Znajdźka, ulepszonko. No, wracamy. A nie wyjdę tędy. No w takim razie wyskakujemy po prostu. Okej. Jak wyjdę tędy, to wrócę się z powrotem. No a gdzie... Jak mam się wrócić inaczej niż z powrotem, Marcisławie? Twoje słownictwo, twój język polski jak zwykle powala.
Tak. Okej, wyżej to nas nie zabierze. Musiałem sprawdzić. Wracamy się tam. I ten. Czyli bym poszedł przed siebie. Dzień dobry panu żołnierzu. Miny przeciwpiechotne, ej. To, ten gość wygląda... Teraz jak tak rzucił tą minę, to wygląda troszeczkę jak taki Junkrat z Overwatcha. Przypominam, Blizzarda popierdoliło, wydali... Zrobili ten update. Wybuchnie? Rozpadło się po prostu. Zrobili update, który waży 15 GB. Oczywiście już go pobrałem, ale... Aha, mogę to wyłączyć na chwilę. Czy gdzieś chciałbym się udać? Może spróbować tam. No tylko tam to akurat nie przeskoczę, mogę co najwyżej się wrócić stamtąd. Tędy. Okej, jesteśmy na dole? Więcej min! Co mówiłem, ale on ma taki fajny, generyczny głosik dla takiego żołnierzyka. Jestem prawie pewien, że w jakiejś... że skądś kojarzę ten głos. Ej, ej! Chodź tu, chodź tu. Dawaj, pyska! O, wybuchł. Czy inaczej, rozpadł się, a jak się rozpadł, znaczy, że nie wybuchnie. Mogę ich chyba tutaj zostawić, żeby sami się wybili. Ale nie chcę. Użyję może trochę Y-ka. Bądź co, bądź fajny atak. Wiecie co? Wyjebane. Pięści i... Tyle pana będzie. A najpierw gryzu gryzu. Brutalnie. Mogę się przed tym bronić? Okej. Dobra. Ale teraz gdzie? Tędy się najpewniej wracam z powrotem. Znowu! Mistrz polszczyzny powraca. Uf, dawno takich błędów nie popełniałem. Tędy może gdzieś? Proszę bardzo. Gdzieś jestem. O, nawet tam, gdzie miałem być. Gdzie my teraz idziemy? Nie wracamy się jeszcze do... Zobeka. Nie, nie, poperze. Mgła. Co zrobiłem? Włączyłem prąd. Jednak do Zobeka? A przecież nie mam antidotum.
A jednak jedno z opeka. Gdzie ja jestem? O, ile tu znajdziek? Tych kryształków do życia. Czy do życia? Nie mam pojęcia, do czego one są, bo są trzy rodzaje kryształków i nie są nam pokazywane w żaden sposób, zanim do nich nie podejdziemy i ich nie zbierzemy. O, tu mogę przejść. Co mi to dało? Runt. Okej, no to idziemy. I grek. Piękny atak. No żywoś na mnie chciał. Piękne sterowanie, gro. Co tutaj jest? Aha. Proszę bardzo. Kryształ ognia. Jeszcze jeden. Swoją drogą jestem fanem tej decyzji, którą ktoś tutaj podjął i stwierdził, że amunicja będzie nieskończona. Tak jak to mi się podoba. Dobra, ale weźmy na te schody, bo tutaj są rzeczy do zebrania. Bo tylko kupi by nie brał. Za darmo to i ocet słodki. Gdzie mam wejść, żeby dostać się na górę? Tam chyba jakoś. Okej. Nic więcej nie wiem. Gdzieś to musi być wejście wyżej. W schodach to nie za bardzo. Ale tu jest za to... Proszę bardzo, dalej. Nie mam pojęcia, co jest dalej. Otworki! Padł. Ja bym chciał teraz wiedzieć, jak bardzo sobie nabiłem mastery tym atakiem. Odpowiedź brzmi Nie, to nie ten. Ten. Odpowiedź brzmi bardzo. W poprzednim odcinku mieliśmy 12%. Nie wiem, co to robi. Chciałbym nabić do mastery, żeby zobaczyć, jak to działa. Dobra, mamy windę. Nie działa bez prądu, ale jakiego prądu? Przecież dopiero co włączyłem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzie ten prąd? Tu gdzieś? A tutaj jeszcze. Czy jeszcze? Innego miejsca nie ma. Działa tylko przez określony czas? Więcej potworów się musiało pojawić oczywiście. Więcej. Zgadzamy się z potworami. Okej, idziemy dalej. Czy przez taką kratkę już nie przelecę? Idę. Jest taki ładny. Aha, na, z dołu na nas płyną, oczywiście. Czemu by nie?
Dziękuję. Przemiana w mgłę jest fajna, ale dostrzegam możliwość bugowania tego. Czy bugowania... Nie za ładnie to wygląda, jak się między poziomami przenosimy. Jestem tutaj, a tutaj jest... Aha! To wiele wyjaśnia. Teraz, że ich nie posprzątałem, to będą mi się na dole pojawiać. Czy pojawią się gdzieś na dole i do mnie pluć. To się nie ruszy bez prądu, świetnie. Gdzie jest przełącznik od prądu? To widzę, gdzie jest kolejny cosiek z tego ołtarzyka ofiarnego. Na dole coś? No nie do końca, ale już się raczej nie wrócę. Gdzieś indziej coś musi być. Coś, czego nie widzę. Gdzie niczego nie ma. No jest winda, ale no ona mi nic nie da. Nie mówcie mi, że mam wleźć z powrotem na dół, włączyć prąd. Tym razem jeszcze szybciej to wykonać, bo tak. Cześć, szukamy. Ile tego? Przyjemny fragment gry, przyjemny. Ta wina tu wróciła? Czekajcie, chcę się upewnić, czy to jest czasówka. Ta winda nie zadziała, tak? Nie, tak, to jest czasówka. Ja nie mogę wyjść. Muszę poczekać, aż się mgła naładuje z powrotem. O, wszedłem! Uff! Dobra, skoro czasówka, no to trzeba to zrobić na szybko. Da się tego jakoś naprawić? Najwyraźniej nie.
Nie widzę też sposobu, żeby to zrobić w jakikolwiek szybszy sposób. Teraz przynajmniej się nic nie zespawnowało z powrotem. Nie da się to... Co to jest napisane? I must find the antidote. To wiemy. Ale ten prąd nam pewnie wysiędzie w połowie drogi. Zobaczymy. Szybko. Świeci się, świeci. Jest. Uff. Zespawnowały się znowu. I prąd się wyłączył. Mam nadzieję, że to już ostatni poziom, bo więcej to ja nie włażę. Tam widzę znajdźkę, którą mogę sobie tak bez problemu zabrać, bez schodzenia z powrotem na dół. Ceni się. Ej, kolejny czerwony. Do życia. A tam jak? Tam to ja nie idę. O nie. Okej. Proszę, już mi nawet nie przeszkadza te lekkie, takie kosmiczne skoki. Widzę szczury. Antidotum. Access granted. Najwyraźniej antidotum. Kiedy będziemy w stanie zdjąć tego bruta? The antidote. Co to było? A, winda. Szczury to szczury. Teraz którędy? A tu jest kratka, proszę bardzo. Da się tam wejść jako szczur? Zobaczymy. Czekajmy, i tak musimy czekać. Chociaż... Na tu nigdzie cienia nie ma. A nie, jest! Patrzcie, idealnie w momencie, kiedy gościu przyjechał. Wleciało przez tą maskę. Nieważne. Jak to mówili w Jurassic Parku, natura zawsze znajdzie drogę. Idź szybciej.
Jeszcze tylko kawałek życia nam już spadło do połowy. Poszło. Także jak wejdziemy do środka, nadal na zewnątrz stoi ten strażnik. Come on through. Ile lat? On tu nawet nie spojrzy. Dźwięk o szczelne ściany. O, portal. Zorzek jeszcze przydatniejszy niż w pierwszej części. A w pierwszej części był dość przydatny. Dobra, niech działa medycyna. Your own antidote, my dear. When your possession disappears, you are going to tell us where the acolytes are. Something's wrong. The possession isn't disappearing. Jakie mu numer? How fortunate that you should crawl out of your hiding place. So the dragon still lives. We thought you dead. No matter. You want to know where the acolytes are. Behold before you a child of Satan! My father fears you. He fears you may ruin his plans. I cannot allow that. Nothing will stand in the way of his return. You see, my father takes this all very personally. As soon as far out, you and your lackey have a date with hell and my father. Will know that it was I, his beloved daughter, who sent you there. Lucifer in omnium meum negotia. Renat et in illos requiem. Made resistant vitide. Powiedziałbym parę słówek o tym, co się właśnie stało, ale dalej zdejmą mi film z YouTube'a za nieodpowiednie treści. Za użycie słów kluczy. Swoją drogą sprawdziłem po internetach, jesteśmy gdzieś tak po połowie gry. Kawałeczek po połowie. Ta gra starcza na coś koło 10 godzin. Motylek. To ma oczy na. Using so much power will alert the other acolytes. I will cast a spell of confusion around her to block any signals. Shut off! Now! Okay.
Zobaczymy, jest ten stwór. Pierwsze widzę coś takiego. Jak już kiedyś widziałem, to nie pamiętam. Tylko coś robi. Coś mi ucieka, ale nie mogę tego tak ciągnąć, latam. Zaczynam czekać na te ruchy. Even with all your power, you are a match for me. Przez te skrzydełka trochę mi przypomina Medea. Czy to jest Medea? Nie, przecież mieliśmy moje nazwisko. O, to nie tego. Ciekawe, czy to zamrożenie coś nam daje. Dobra, rękawice. Okej, znowu. Ajajaj, I'm a fucking butterfly. Dobra, uwaga, easy modo. A, ty. Co ta gra myśli? Ja przyszedłem... Ja skończyłem Pocket Mirror bez żadnego używania... autoklikeru. Nie martw się, już tylko pół paska, pół jednego paska życia jej zostało. Więc nie bój żaden. Sobek. Nie, znowu. Nie w tą stronę. Dobra. Rękawice chaosu. Unikać tego. Jest. Skończyłem. Skończyło jej się życie. Wypijmy sobie w razie co. Co jest z nią nie tak? Może za szybko zbijemy jej punkty życia? A po prostu miałem ją pieprznąć jakimś atakiem mele. Okej. Widzę, że ona jest jakaś taka głodna, może nie wiem, może Pringlesa. Nie
Ale ciekawe, dopiero co mieliśmy jedną walkę z bossem, a teraz mamy drugą. Serio, tak patrzę na nią i no, te oczka na skrzydełkach, no coś pomiędzy Medeą a Yukari. Przepadnij czarci po miocie. It is going to explode! Hold it. Time to wake up, father. Trevor. My son. Father, wake up! Father! Bodos. Bodos z problemami rodzinnymi. Ale znowu się przeniósł do elementów swego umysłu. A to oznacza, że teraz zakończymy sobie nasz odcinek. Jak tylko odzyskam kontrolę, którą odzyskam już teraz. Ta gra jest piękna! Patrzcie na tą wieżę, patrzcie tu. To jakiś artysta malarz ją tworzył. Co to jest tam w oddali? Widzicie to tamto? Taka kulka. Obok księżyca, cokolwiek to jest, to coś co świeci, obok tego jest takie coś czarne, okrągłe. Wygląda jak miejsce naszej destynacji. No cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie like, jeżeli tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże, i no cóż, lecimy przez te bossy jak pojebani. Już drugi boss w ciągu ostatnich dwóch odcinków. Taki pełnoprawny. Zresztą, kochane dzieci Boże, siema.